Idę właśnie na spacer, mam książkę, picie i surówki. Stałam sobie rano na spokojnie i zobaczyłam od razu, jakie jest przepiękne słońce za oknem, więc wyruszyłam od razu na spacer z książką, wybrałam sobie moją ulubioną ławkę i po prostu spędzałam miły czas. Naprawdę takie coś, takie poranki spokojne, to jest coś, dlaczego żyję. Dla mnie niedziela to jest dosłownie dzień spokoju, ja wszystko robię w zwolnionym tempie, nagle mam na wszystko czas. Dzisiaj na śniadanie jem kanapki, bo kocham kanapki. To jest autentycznie moja ulubiona przyprawa do serka Elmette i pomidorów. Wczoraj to była makabra, dzisiaj jest okej. Jakiś czas temu zrobiłam sobie taki mini detox. Nie jadłam słodyczy przez jakieś półtorej tygodnia i ograniczyłam nabiał. Wydaje mi się, że to są najbardziej takie basic rzeczy, których trzeba unikać zazwyczaj przy jakiejś tam pryskę, przy trądziku, bla bla bla. No i słuchajcie, ja po tygodniu, a to trwało półtorej tygodnia, miałam po prostu najlepszą cerę od 3 lat. Później stwierdziłam, że no nie mogę tak po prostu teraz nie jeść słodyczy. Sprawdziłam, czy to na pewno było to. No i tam na jakieś półtorej tygodnia znowu wróciłam do jedzenia tych wszystkich rzeczy. Jadłam tak standardowo jak wcześniej. I kurde, no wszystko mi wróciło. Więc od chyba 3 dni nie jem nic tego typu. Będę bardzo ograniczać słodycze i nabiał tylko jeśli chodzi o skry, bo ja po prostu kocham skry. Daję sobie tak 2 tygodnie i jeśli znów zobaczę poprawę, no to już muszę się przyzwyczaić do tego stylu życia. Aż mi się przypominają czasy, jak byłam trochę młodsza i każda dziewczyna miała, ale serio. Przez to, że jest niedziela, to jest taki dzień u mnie, nie wiem, sprzątania, jakichś takich rzeczy różnych i stwierdziłam, że poukładam w kosmetyki. No backing track by El Jazz Beats. Let's go. Wstawiłam pierwsze, później zrobię jeszcze białe. Guys, odzywam się do was po jakimś czasie. Po prostu jestem w skowronkach, jestem tak podjarana. Jest już godzina 14, dosyć sporo mi zeszło to sprzątanie. Wysprzątałam całą łazienkę, oprócz tego w kuchni. Czy ja się właśnie cieszę z umytej szyby? Nawet bardzo. Właśnie wkład to w rapa, w rap jeszcze mi się tam podpieka. Pycha. Mam 25 minut i lecimy z moim chłopakiem do kawiarni. Ja się chcę pouczyć, on będzie pracował. Napiszę wam tutaj składniki, bo jest to przepyszne. Takie proste, a takie dobre. Ja coś tu teraz zmieniłam, co tutaj po prostu daje taką świeżość. To jest po prostu mięta. Ja nie mam takiej mięty świeżej, tylko taką suszoną i powiem wam, że wow, 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 wow.
w domu, robię sobie teraz kolacyjkę i zrobię sobie jeszcze taki fajny self-care wieczór. Mam plan sobie zrobić maseczkę, poczytać i obejrzeć oczywiście Masterchefa, bo jest niedziela, a ja po prostu jestem największą fanką. Super spędziłam tę niedzielę, dla mnie to jest dosłownie definicja idealnej niedzieli. Realno spokojny poranek, później trochę sprzątanie, jakichś takich obowiązków, które nie wiem, przygotują mnie na kolejny tydzień. Teraz tak czysto w mieszkaniu, wszystko jest wyprane i po prostu I'm so happy. Później też trochę nauki, ale nie tak standardowo, tylko na jednak wyjście do kawiarni. Byłam razem z chłopakiem, więc też razem spędziliśmy czas. Nie mogliśmy po prostu sobie iść do kawiarni, bo we dwójkę mieliśmy w planie coś zrobić. A tak to spędzaliśmy miły czas, romantyzowaliśmy sobie swoją pracę i swoją naukę. Powiem wam, że naprawdę jestem mega szczęśliwa i mega zadowolona. Fajnie też się dzisiaj po prostu czułam.